Mówisz dużo o tym, że dług jest atrakcyjny z perspektywy państwa. Jednak jak obywatel bierze dług, to bierze go na jakieś potrzeby, podstawowe potrzeby, czy może jakieś, jakąś rozrywkę, jakąś atrakcję, jakiś nowy samochód czy coś. A na co dług, na co pieniądze zbiera państwo? Po co im ta dodatkowa gotówka? Okej. Trudno rozgraniczyć, co jest koniecznie finansowane długiem, a co nie. Poza sytuacją ostatniego czasu, ale to może zaraz do tego przejdę. No, na sam początek może po prostu odpowiem, na co pieniądze bierze państwo. To tak jak już mówiliśmy, w Konstytucji mamy zapisane pewne rzeczy, pewne dobra publiczne, pewne prawa, pewne wolności, do których zobowiązania się państwo ma zapewnić. Mhm. I tak jak mówiłem, albo to są rzeczy związane właśnie z takimi podstawowymi funkcjami nocnego stróża, czyli ta obronność, bezpieczeństwo, ochrona, administracja, albo właśnie usługi publiczne jak opieka zdrowotna, jak edukacja, jak szkolnictwo wyższe, prawa, wolności, różnego rodzaju rzeczy. Czy masz aktualne dane, ile procent budżetu państwa pochodzi z długu, a ile z podatków, a ile z czego? Tak jak już wcześniej mówiłem, w 2022 roku wydaliśmy 1 300 000 000 000. Nasze dochody to było 1 200 000 000, więc mamy około 100 miliardów deficytu w całym sektorze. I teraz większość wydatków finansowanych długiem to są wydatki, które są dokonywane, czy wcześniej, w ostatnich latach były na tarcze antykryzysowe, czy były to wydatki na wsparcie Ukrainy, czy modernizację sił zbrojnych. Więc w ostatnich latach większość tych rzeczy finansowanych jest długiem. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco, i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-krotność. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!